Czy sobotniej nocy będziemy świadkami powrotu CM Punk do WWE? To jest największe pytanie w świecie wrestlingu teraz i na poznanie odpowiedzi długo już czekać nie musimy. Doczekaliśmy się wreszcie i już za chwilę przed nami ostatnia gala pay-per-view od WWE w tym roku, czyli Survivor Series. Gala, na której nie zobaczymy walk między rosterami, choć kto wie, a cała uwaga skupia się na stypulacji Wargames i walkach zamkniętych w klatce. Zapowiedź pojawienia się Randy'ego Ortona również sprawiła, że show zrobiło się ciekawsze, a potencjalnie pojawienie się jeszcze jednej osoby naprawdę buduje wielkie oczekiwania względem tego show. Pytanie tylko, czy to wszystko nie runie pod własnym ciężarem hype'u? Naprawdę szkoda by było, ponieważ zapowiedziane obecnie na gale walki wcale źle nie wyglądają. Czy WWE zaryzykuje i podejmie naprawdę ryzykowne kroki? Czy może czeka nas po prostu bezpieczne show? Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Botis Wrestling, to 10 rzeczy, które powinny wydarzyć się na gali WWE Survivor Series 2023. Na wstępie dodam tylko, że o 20:00 w sobotę odbędzie się transmisja na żywo tuż przed galą, gdzie porozmawiamy sobie o nadchodzącym show, omówimy newsy, jakieś plotki i jak zawsze pobudujemy własne fantasy bookingi. 20:00 sobota nie może was zabraknąć. Kobiecy Wargames Match otwiera show. Wyobraźcie sobie, sobotnią noc, chwila po 2:00, mamy świetny filmik hype'ujący show, mówiący o potędze Wargames i nagle zaczynamy od walki Carlito kontra Escobar. I nic, panom nie odbierając oczywiście, tutaj chodzi o utrzymanie hype'u, o rozpoczęcie show z wielkim przytupem i właśnie kobiecy Wargames Match nadaje się do tego po prostu idealnie. Mamy jako taki storyline w tej walce, mamy naprawdę świetny skład, który powinien dać nam kawał dobrego show, więc dajmy otwierać i będzie po prostu super. Walka otwierająca jest tak samo ważna jak i zamykająca, więc niech tytułowa stypulacja to i zrobi. Co do samej walki, to oczywiście jak wspomniałem, mamy dobre składy po obu stronach i można oczekiwać powalonej akcji. Io Sky i zapewne Shotzi odwalą coś z pomocą samej konstrukcji, co zresztą Io już robiła, a reszta pań, powiedzmy, na ziemi powinna dostarczyć wrestling na dobrym i przede wszystkim brutalnym poziomie. Wielkim pytaniem jest, czy w czasie walki nie dojdzie do jakichś spięć pomiędzy drużynami, jak chociażby Charlotte i Becky, jednak tutaj ciężko cokolwiek stawiać patrząc na sytuację drużyny przeciwnej. Damage Control atakuje Bayley po walce. Od momentu powrotu Kairi Sane i dołączenia Aski do tej grupy jedno było pewne, czas Bayley w tym zespole jest już policzony. Teraz ona zupełnie nie pasuje patrząc na resztę i o ile Dakota jest w podobnej sytuacji, to lepiej się postacią wpasowuje do reszty kobiet. Jej kontuzja również sprawia, że raczej nic większego z nią teraz nie zobaczymy. Jednak to właśnie Bayley może być osobą, która niechcący da porażkę swojej drużynie i to właśnie ta drużyna, której trzonem są teraz trzy Japonki, może turnąć na Bayley i ją po prostu rozwalić. Mamy tutaj tak naprawdę scenariusz idealny. Po wygranej face'owa drużyna opuszcza klatkę, Damage Control brutalnie atakuje w klatce Bayley, doprowadzając do jej wyrzucenia z grupy, jak i zmiany postaci w odpowiednim czasie. Bayley tego mocno potrzebuje i choć jako heel dobrze się sprawdza, to jej obecny status i powiedzmy wartość postaci jest naprawdę paskudna. Jedyne co robi, to przegrywa, a zespół, który założyła, po prostu ją przerasta. Sytuacja jak z Judgment Day i Edge'em, dosłownie taka sama sytuacja. Bayley przychodzi face turni staje przeciwko Damage Control, zapewniając nam dostawy świeżych zestawień w dywizji kobiet SmackDown. Santos Escobar pokazuje swoją healową stronę. Wreszcie doczekaliśmy się zmian w drużynie LWO, czyli długo wyczekiwany heel turn Escobara. Jedyny problem polega na tym, że jego program przeciwko Rayowi będzie bardzo mocno opóźniony z powodu operacji Mysterio, jednak trzeba mieć nadzieję na to, że jakoś to wszystko i bez mistrza 619 poprowadzą. Carlito wydaje się być dobrym przeciwnikiem dla Escobara na gale pay-per-view, a no właśnie, ta walka na gali pay-per-view to w ostatnim czasie coś naprawdę zaskakującego. Mniej o to. To starcie ma jednak bardzo ważne zadanie. Pokazać, że Escobar jako heel to coś kilka poziomów wyżej od jego face'owej postaci. Wiemy przecież z NXT, że potrafił zaskoczyć, potrafił poprowadzić dobre rywalizacje i przede wszystkim potrafił dostarczyć po prostu świetne widowisko. Scarlito raczej po 5-stara nie sięgnął, jednak to nawet nie jest tutaj potrzebne. To starcie powinno pokazać nam brutalność Escobara, jego bezwzględność, aby odróżnić się teraz od grupy LWO. I w sumie również to będzie idealnym pokazaniem motywacji Santosa. Bez LWO będzie on po prostu lepszą wersją siebie. Carlito tutaj może zjeść porażkę, ona mu tak naprawdę nie zaszkodzi, ponieważ on sam nie ma obecnie nic wielkiego wokół siebie. Escobar jednak, jeśli zaliczy porażkę z podopiecznym Reya chwilę po heel turnie, no cóż, nie będzie to najlepsze rozwiązanie. Ba, będzie to rozwiązanie dla niego po prostu katastrofalne. Dodanie walki Raw kontra SmackDown.
Trzeba dodać na początek, że ten film jest napisany i opublikowany przed ostatnim odcinkiem SmackDown przed galą pay-per-view. Na tej tygodniówce coś się może zmienić i wydaje mi się, że dostaniemy jednak jakąś walkę pomiędzy rosterami. Na ostatnim odcinku Raw mieliśmy segment, gdzie to doszło do spotkania Adama Pearce'a i Nicka Aldisa i powiedzieli oni sobie, że muszą tam coś tam pogadać. Więc dlaczego nie dodać na szybko jakąś walkę pomiędzy rosterami, dając powiedzmy midcardowi obu tygodniówek, nie wiem, 10-15 minut na tym show? Wiem też, że wiele osób nie widzi sensu w tych starciach i no cóż, coś w tym jest, jednak Survivor Series to Survivor Series, więc czemu nie? Czasy 12 walk na galach pay-per-view minęły, na dany moment mamy zapowiedzianych 5, z czego dwie są naprawdę długie, to prawda. Dodanie jednak jeszcze jednej wiele nie zmieni, a kto wie, może dostalibyśmy jakiś mały bangerek. The Miz przypomina o swojej świetności. Wielkim zaskoczeniem kilka tygodni temu był początek programu pomiędzy Gunterem a The Mizem. Panowie stylem prowadzenia się w ringu czy poza nim nie są do siebie podobni ani trochę. Gunter w tym roku przeszedł przez wielu technicznych wrestlerów, dlatego wiele patrzy na Miza z takim, wiecie, przymrużeniem oka. Jednak prawda jest taka, że Miz jeśli chce, to potrafi dać po prostu bardzo, bardzo dobrą walkę. Może nie na poziomie tych lepszych walk Guntera, jednak nadal zapewnić rozrywkę może. Jego walka z Gunterem to idealna okazja na to, aby wreszcie przypomniał o sobie na większą skalę. Jedyny chyba tutaj problem polega na tym, że teraz jest face'em, a to jest jego znacznie słabsza strona. Gunter potrafi wyciągać ze swoich przeciwników naprawdę wiele. Jestem przekonany, że tak samo będzie i tutaj. Gunter broni tytuł interkontynentalny. Jednak na koniec wynik tej walki może być tylko jeden. Gunter powinien kontynuować swoje panowanie jako jeden z najlepszych mistrzów historii, jeśli nie najlepszy, i w następnym roku wymienić to złoto na tytuł mistrza świata. The Miz również zasługuje na miano jednego z najlepszych, jeśli chodzi o ten tytuł. Jednak teraz Gunter po prostu stoi kilka poziomów wyżej. Jego obecne panowanie już jest historyczne, już zapisały się w kartach historii. Jednak jeszcze mają czas, aby postawić poprzeczkę następnym mistrzom jeszcze wyżej. No i plus, Miz raczej nie jest postacią, która powinna Guntera ubić. Nie ten poziom i przede wszystkim po prostu nie jest mu to teraz potrzebne. Rhea Ripley broni tytuł świata kobiet. Po długich miesiącach wreszcie doczekaliśmy się, że tytuł kobiet znajdujący się w posiadaniu Ripley dostanie trochę światło reflektorów. Złoto nie miało większego znaczenia, czy nie dostawało większego storyline'u w ostatnim czasie przez fakt, że Ripley cały czas znajdowała się w rywalizacjach mężczyzn. Tutaj pomimo wszystkiego mamy krok do przodu. Mówię pomimo wszystkiego, ponieważ wiele osób Zoe Stark nie uważa za jakiekolwiek zagrożenie panowania członkini Judgment Day. I prawda jest taka, że coś w tym jest, jednak nie wyklucza to możliwości po prostu dobrego starcia. Ripley jest niesamowicie podbudowaną osobą teraz, dlatego naturalnym jest to, że tak wiele osób nie widzi większych możliwości na inne rozegranie tej walki niż jej wygrana. Ripley bez wątpienia wejdzie w Royal Rumble jako mistrzyni i kto wie, może nawet po wszystkim będzie main eventować pierwszy dzień WrestleMania. Pozostaje tylko liczyć na to, że sama walka przyniesie coś ciekawego, ponieważ wynik jest bardziej niż pewny. Chyba że WWE zdecyduje się wykręcić jakiś żart, aby przed Wargames zaczepić trochę Judgment Day, dając właśnie Ripley porażkę i utratę tytułu. Jednak takie wydarzenie, aby podbudować inną walkę, to walką, no nie wiem sam. Problemy w face'owej drużynie Wargames. No i przechodzimy do walki, która prawdopodobnie zamknie nie tylko Survivor Series pay-per-view, ale również trwającą wiele, wiele długich miesięcy historii pomiędzy Judgment Day a resztą męskiego rosteru Raw. Najwyższy czas, można byłoby powiedzieć, ponieważ to wszystko stało się na tyle monotonne, na tyle powtarzalne, że naprawdę przeszkadzało w oglądaniu Raw. Jednak to przeciwnicy Judgment Day powinni mieć ze sobą problemy, patrząc na to, kto jest w tej walce. I tak, głównie mówię o historii pomiędzy Randy Ortonem a Jayem Uso. Na ostatnim Raw było widać, że Jay nie jest zadowolony z zapowiedzi Ortona w jego walce. I to dlatego, że to właśnie on z Bloodline boku wiele miesięcy temu wyeliminował Ortona. A Orton, prawda jest taka, że takich rzeczy nie zapomina. Podczas walki powinno dojść do spięć między nimi, aby historia trzymała się kupy. Jednak pomimo wszystkiego uważam, że po nawiązaniu krótkiego porozumienia face'owa drużyna powinna wygrać to starcie. Potrzebujemy zmiany w Judgment Day i taka jest prawda, że tylko porażka te zmiany mogłaby przynieść. Cody wygrywa i idzie do Royal Rumble jako główny faworyt, powracający Orton zgarnia również zwycięstwo, no i sam oczywiście przecież mistrz świata wagi ciężkiej. Lekko dziwnym by było, gdyby taka drużyna tutaj właśnie przegrała. Chyba że WWE pójdzie w problemy z Ortonem podczas walki, jednak czemuś wydaje mi się, że to nastąpi dopiero po niej. Randy Orton atakuje Jaya bądź Cody'ego.
No tak, jak wspomniałem, Randy Orton nie zapomina takich rzeczy jak to, co zrobiło mu podczas jego ostatniej walki Bloodline. Tutaj musi być turn, tutaj musi być zemsta i kolejne pokazanie, że Jay ma naprawdę przerąbane za to, co robił jeszcze całkiem niedawno. Po walce Orton powinien zaatakować albo Jaya, albo Cody'ego, ponieważ obaj teoretycznie na to zasługują. Jay był członkiem Bloodline, jak wspomniałem, a Cody nie tylko przywrócił go na Raw, to jeszcze zaprosił Ortona do drużyny z Jayem. I Uso i Rhodes mogliby poprowadzić świetny program z Ortonem, który miałby sens i trzymał się kupy. Osobiście stawiałbym na Cody'ego i na ich przeszłość, gdzie mamy walkę mentora i ucznia, ale przed Royal Rumble i przed WrestleManią oznaczałoby to porażkę Ortona. Mamy teraz na Raw świetny zespół face'owych zawodników i pomimo Judgment Day i Drew, nikt w main evencie jako heel zabłysnąć właśnie nie może. A wiemy, że Orton, oj Orton to potrafi. A, i z Hunterem uwadzy, kto wie, czy WWE nie zdecydowałoby się na powrót tej najgorszej jego postaci, czyli Legend Killera. Powrót CM Punka. No dobrze, czas powiedzieć sobie trochę o temacie, którym żyje cały świat wrestlingu chwilę przed galą Survivor Series, która zresztą odbędzie się w Chicago. Czy CM Punk ponownie powróci do WWE? Czy może jednak federacja nie chce mieć z nim nic wspólnego po jego przygodzie w AEW? Czy może jednak poczekają do Royal Rumble? Mamy znacznie więcej pytań niż odpowiedzi. I powiem od siebie, jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, wydaje mi się, że Punk przynajmniej sobotniej nocy nie powróci. A to źle wróży wszystkim walkom, ponieważ czanty CM Punk będą mocno, ale to bardzo mocno głośne. Tak więc, jak CM Punk mógłby wrócić i w jakim segmencie? Od razu trzeba powiedzieć, że żaden segment wcale tutaj nie jest potrzebny. Ludzie naprawdę zapomnieli, jak powrócił na Extreme Rules Bray Wyatt? Po main evencie mamy Blackout, Theme Song, pokazanie się na rampie, yep, i mamy powrót roku. Nie trzeba robić face to face'a z Rollinsem czy coś takiego, ba, nie trzeba nawet robić open challenge na Kamury. On może się pojawić na rampie i tyle, albo po prostu wejść do ringu, powiedzieć I'm back i już. Jednak pytanie, czy to teraz w WWE jest naprawdę potrzebne? Mamy teraz grupę świetnych wrestlerów, mamy teraz naprawdę bardzo dobry program w WWE, a patrząc na przygodę Punka w AEW, to trzeba będzie na niego mocno uważać. Jego pojawienie się, czy tego chcemy, czy nie, będzie niesamowicie wielkim wydarzeniem i aby te wszystkie plotki się uspokoiły, te wszystkie przecieki, niech on powróci i miejmy to z głowy. Pomimo tego, że jakoś nie jestem przekonany do jego powrotu do WWE, to wagi i potęgi jego wydarzenia zabrać się po prostu nie da. On dalej jest tym, który może przesunąć igłę. On dalej jest tym, który może zarabiać miliony. I to właśnie na to WWE podczas Survivor Series mogłoby się skusić. A co według was powinno wydarzyć się na gali WWE Survivor Series w sobotnią noc? Czy dojdzie do heel turnu Ortona? I czy według was zobaczymy powrót nikogo innego jak CM Punka? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej, jestem naprawdę ciekaw waszego zdania na ten temat. Przypominam jeszcze raz, że w sobotę o 20.00 transmisja na żywo tuż przed galą, gdzie sobie o wszystkim jeszcze bardziej pogadamy. Również chciałbym podziękować wszystkim wspierającym za dalszą pomoc w rozwijaniu mojego kanału. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.